Cześć, witajcie na vlogu Lubię Piwo i nie tylko. Dzisiaj degustacja piwa, którego miało nie być. Miałem w planach całkiem inne piwo, ale około 2 tygodnie temu pojawiła się nowość z browaru Vanpur pod marką Łomża. Jest to Łomża ciemne. Jest już coraz bardziej powszechne w sklepach. Mi się udało kupić to w wielkopowierzchniowym Carrefourze. Chociaż jeszcze w sklepikach osiedlowych pewnie jego nie ma wszędzie, ale zaraz będzie, więc jest to dobra okazja, żeby spróbować, czy te nowe piwo pod szyldem Łomży jest dobrym pomysłem. W tle słyszymy kota Teosia, może poza dźwiękiem się jeszcze pojawi. Cóż, Łomża ciemne jest to piwo typu Schwarzbier, jest to inaczej ciemny lager, czyli piwo dolnej fermentacji. Piwa typu Schwarzbier są znane już od XVI wieku. Z początku były to piwa górnej fermentacji, jak na przykład koźlaki. Obecnie są to piwa dolnej fermentacji. Właściwie jest to piwo lekkie, które jest ciemnym lagerem, zatem tam są dopuszczalne nuty jakiejś czekolady, trochę takie nuty palone, ale także nuty miodowe. No, ogółem jest to lekkie piwo, 4-4,5, maksymalnie 5%, bardzo pijalne, takie do zaspokojenia pragnienia. Oczywiście najbardziej znane są niemieckie ciemne piwa, ciemne lagery, ale także w Czechach są one dość popularne. Ja osobiście lubię od czasu do czasu czy to Litovela, czy to Budweisera spróbować. Jest to fajne piwo, które w porównaniu do jasnego lagera jest troszeczkę pełniejsze. Nie mówię, że to jest bardzo duża różnica, jeżeli chodzi o tą głębię smaku, o tą taką pełność, ale jest wyczuwalna różnica. Przechodzimy już do sedna. Łomża ciemne. Cztery rodzaje słoda, alkohol 4,5. Jest już to kolejne piwo z browaru Vanpur. Ja na swojej degustacji bezalkoholowej Łomży opowiadałem już o browarze Vanpur, więc nie będę robił tego kolejny raz. Nie wiem, jest to chyba piąte czy szóste już piwo z tego koncernu i powiem ogółem to dobrze, tak? Dlatego, że to też napędza browary rzemieślnicze, browary kraftowe, aby one nie zasypywały gruszek w popiele po sukcesie piwnej rewolucji, tylko także muszą patrzeć, co się dzieje na rynku i być może także będą coraz popularniejsze ci piwa ciemne, lagerowe z browarów rzemieślniczych, kraftowych, chociaż lager jest to piwo w domenie raczej koncernów, dużych koncernów niż małych browarów. Poza tym to także jest konkurencja pomiędzy właśnie tymi browarami komercyjnymi, bardzo, bardzo dużymi koncernowymi. Tylnia etykieta. Łomża ciemne to piwo dolnej fermentacji, które powstało przy użyciu aż czterech szlachetnych słodów i polskiego chmielu. To dlatego Łomża ciemna ma wyraźnie, ale nie dominującą goryczkę, palony posmak kawy i karmelu oraz długo utrzymującą się kremową pianę. Niestety butelka bezwrotna, za to jak zwykle minus dla browaru Vanpur. Piwo jest świeże, data przydatności jest to luty 2020. Piwo ciemne z dodatkiem miodu, pasteryzowane, woda, słod jęczmienny, jasny monachijski karmelowy palony, miód 1%, chmiel. Ponadto etykieta jest po angielsku oraz po włosku, zatem na te rynki będzie pewnie to piwo eksportowane. Ten 1% miodu pewnie będzie jakaś słodycz. No dobrze, zobaczymy. Ja
Wstawiłem je rano, teraz nagrywam wieczorem tę degustację i wyjąłem gdzieś około, jak zwykle, pół godziny, 40 minut przed rozpoczęciem nagrywania. Sięgam po swój otwieracz. Delikatne syknięcie. W zapachu z butelki, w aromatach wydobywających się z niej. I są takie nuty chlebowo-słodkie. Taki zapach charakterystyczny dla tego typu piwa. Przelejemy pierwszą próbkę do szkła, aby zobaczyć, co nam powiedzą aromaty ze szkła. Czuć paloność. Jest słodycz i jest taka ta nuta również chlebowa. Troszkę pod przykryciem jeszcze popracujemy. Tak, to są te główne trzy aromaty. Słodycz z miodu, bardzo, bardzo delikatna. Paloność i chlebowość. No dobrze, spróbujmy zatem. Piwo jest bardzo nisko wysycone. Nie ma tu charakterystycznych igiełek w gardle. Jest w smaku, dochodzi taka delikatna kawa. Tak, chleb. No i jest słodkawo. To się wszystko tak fajnie przełamuje, że jest to wypośrodkowane, tak? A nie jest za tak bardzo kawowo-palonie, ale także nie jest za słodko. Musimy teraz zdecydowanym ruchem nalać więcej piwa, by zobaczyć, czy rzeczywiście ta kremowa piana się będzie utrzymywała. Piana jest drobno pęcherzykowa. No ładnie kremowa. Piwo natomiast ma taką barwę Coca-Coli, bo Schwarzbiery, ciemne lagery, powinny się charakteryzować barwą od jasnej brązowej do ciemnej brązowej. Nie będzie to taka barwa smolista, jak w przypadku na przykład porterów, tak? Gdzie te piwo po nalaniu do szkła jest kompletnie nieprzezroczyste. Tutaj jednak jakieś wiązki światła przechodzą. Ale jest ono prawie czarne, niemalże czarne. Ta piana, jak widzimy, aż tak bardzo długo się nie utrzymuje. I spróbujmy zatem jeszcze raz. Nie ma nic nowego w smaku. Podejrzewam, że jeżeli będzie to ono cieplejsze, to będzie słodsze. Natomiast widzicie, piana już opada. No i przez to niskie wysycenie jest to piwo łatwo pijalne, tak? Patrzę, jaki tu będzie glossing się osadzał. Czyli właśnie pozostałości piany na ściankach szkła. Nie jest to imponujące, natomiast zauważalne, tak? Przechodząc do oceny końcowej, piwo typu ciemny lager z browaru Vanpur spod znaku Łomży. Można powiedzieć ze stajni Łomży,
które kosztowało około 3,50 z tego co pamiętam. Nie jest piwem, które by rzucało na kolana, ale jest piwem poprawnym, tak? Nie powiemy, że jest to piwo rozczarowujące. Przepraszam. Najbardziej jednak może no ta piana rozczarowała, tak? Bo tak jak mamy tu podane, posmaki karmelu oraz długo utrzymującą się kremową pianę. No to niestety drogi browarze Warpur, piana się długo nie utrzymuje. Oczywiście, jeżeli piwo byłoby cieplejsze, pewnie ta piana byłaby troszkę, może się dłużej utrzymywała, bo często tak się dzieje. Natomiast wątpię, żeby to aż była diametralna taka różnica. Biorąc wszystko razem, moja ocena to jest takie 3 z małym minusem. Natomiast jak zwykle minus dla browaru Warpur za to, że ta butelka jest bezzwrotna. Przepraszam, niby piwo jest mało nasycone, ale jednak jak się szybko wypije, gaz w nas zostaje. Wracając, butelka jest bezwrotna. Butelka firmowa, tutaj tłoczona. Nie jest pierwsza, bo pszeniczne piwo mają w ciemnym szkle, więc mogłyby być te butelki zwrotne. Dlaczego tak jest? Nadal tego nie rozumiem. Może kiedyś ktoś mi zdradzi tajemnicę poza jakimiś względami ekonomicznymi. Zatem to byłoby na tyle, jeżeli chodzi o Łomżę ciemną, a Wam życzę, byście pili to piwo, które lubicie.